Zjawisko popularyzacji sportów sylwetkowych i zdrowego trybu życia w ostatnich latach znacząco wzrosło. Równolegle do tego zjawiska zwiększa się zapotrzebowanie na suplementy diety, w szczególności wśród osób, których prowadzony wysiłek fizyczny zmusza do stosowania suplementacji, gdyż racjonalnie prowadzona dieta nie pozwala na pokrycie elementarnych składników odżywczych, które przy tego typu prowadzonym wysiłku stają się kluczowymi. Zapraszamy na specjalnie przygotowany reportaż, w którym nasi reporterzy będą wykonywać przesiew branży. Sklepy z suplementami są coraz częściej odwiedzanym przez nas miejscem. Komu jednak możemy zaufać? Kto nie zrobi z nas kolejnego wycyckanego klienta, który kupi coś, co mu nic nie da, albo kilkukrotnie przepłaci? Gdzie możemy liczyć na porady fachowca, a gdzie na laickie biadolenie? Gdzie faktycznie liczy się klient? Postanowiliśmy wziąć na celownik sklepy z suplementami w całej Polsce. Będziemy jeździć i sprawdzać, gdzie warto kupować suplementy. Jako pierwszy cel obraliśmy oddalony o około 100 km od Warszawy Ciechanów. Jest godzina 10:15. Znajdujemy się w ciechanowskim zagłębiu suplementacji, gdzie prym wiedzie sklep DSO. Zobaczymy, co sprawia, że cieszy się tak dużą popularnością. DSO.pl to jeden z pierwszych sklepów z suplementami w Polsce, który wkroczył na rynek internetowy. Jak mówią sami właściciele, sukces sprzedaży internetowej w tamtych czasach stał pod dużym znakiem zapytania. Na początku to było tak, że mieliśmy tylko sklep internetowy. I nawet było tak, że jeździliśmy do Warszawy, do hurtowni i wysyłaliśmy towar od razu bezpośrednio z Warszawy. Zauważyliśmy pewnego rodzaju niszę na rynku. Internet dopiero wtedy zaczynał, że tak powiem, raczkować. Gdy pojechaliśmy pierwszy raz do hurtowni warszawskiej, zdziwili się, że w ogóle chcemy sprzedawać suplementy tylko i wyłącznie przez internet, że po prostu prawdopodobnie nie będzie miało to racji bytu. Obecnie sklep funkcjonuje już 10 rok i skupia przy sobie sporą rzeszę zadowolonych klientów. Od kilku już lat prowadzimy również sklepy stacjonarne, tutaj właśnie w Ciechanowie, gdzie dzisiaj gościmy SNO TV, oraz w Pułtusku, tam również od roku czasu jest kolejny nasz sklep stacjonarny. W ofercie sklepu oprócz szerokiej gamy wysokiej jakości marek, takich jak Universal, Optimum, Maximize, Wader, Olymp i wielu innych świetnych producentów z USA, Europy Zachodniej i Polski, znajdziemy stroje sportowe oraz literaturę na temat sportów siłowych i kulturystyki. Panowie, czym się charakteryzuje Wasza oferta? Jeżeli chodzi o ofertę, to wiadomo, z początkiem naszej działalności były to przede wszystkim odżywki, suplementy typowo dla osób odwiedzających siłownie, jak to woli, pakernie. I przede wszystkim były to gainery, kreatyny, produkty, które wtedy, bo nie było wtedy, wiadomo, takiego wyboru, jak jest dzisiaj. Natomiast z biegiem, że tak powiem, już lat, no bo wiadomo, działam na rynku od lat 9, ta oferta troszeczkę się zmieniała. Dzisiaj kieruje się ona również bardziej w kierunku wellness, fitness, gdzie przede wszystkim no, sprzedajemy również spore ilości różnego rodzaju napojów funkcjonalnych, suplementów dla kobiet, batoników, żelów energetycznych. Odwiedzają nas również nie tylko osoby odwiedzające siłownie, ale także kolarze, pływacy, osoby grające w piłkę ręczną, w piłkę nożną. Więc myślę, że ta oferta dzisiaj znacznie odbiega od tego, co zaczynaliśmy w roku 2000 i jest bardziej uniwersalna, bardziej skierowana do osób ceniących aktywny tryb życia i szeroko rozumiany fitness. Ciekawą działalnością założycieli sklepu jest istniejący tam herbaciany raj, czyli kącik wyśmienitych herbat na każdą okazję. To jedyny sklep z takim połączeniem herbaty z odżywkami dla sportowców w Polsce. Myślę, że ciekawe. Wiele osób przychodząc po odżywki interesuje się herbatami. No i na odwrót. Ludzie, którzy wejdą po herbaty, mogą sobie kupić jakiś reduktor tłuszczu, czy jakiś napój izotoniczny, czyli niezwiązane całkiem z kulturystyką, czyli właśnie dla przeciętnego człowieka. Widzę tutaj różne herbaty smakowe, nie wiem, uśmiech gajowego, ciekawe nazwy są, nie wiem, czy polecacie w szczególności jakąś jedną?
Tak, nazwy są, jak widzicie, dość fajnie brzmiące marketingowo. Bora Bora, Czarna Porzeczka, Letnie Orzeźwienie, właśnie Uśmiech Gajowego wspomniany. Mamy też ciekawą herbatę Yerba Mate, która jest chyba jedyną taką herbatką, która jest również polecana przy szeroko rozumianym treningu siłowym, czy w ogóle jakimś wysiłku umysłowym. Działająca podobnie jak kawa, pobudzająco, także fajne rozwiązanie. Zespół DSOPL postawił sobie za priorytet zadowolenie klienta z szybkiej i pewnej obsługi. Klient może u nas liczyć, szczególnie ten składający zamówienia drogą internetową, na błyskawiczną przesyłkę. Tutaj działamy zarówno w oparciu o ekspresowe przesyłki dostarczane przez firmę kurierską UPS, jak i Pocztę Polską. Może liczyć również na fachowe porady z naszej strony. Na stronie internetowej możemy zasięgnąć porady na temat doboru suplementów, jak i przeczytać artykuły na temat ich charakterystyki oraz stosowania. Sami mamy doświadczenie na siłowni, sami stosujemy różnego rodzaju suplementy, diety i odżywki dla sportowców, więc fachowa porada, dobór odpowiednich odżywek, co jak wszyscy wiemy, jest bardzo istotne przy każdym wysiłku. Jakie produkty cieszą się największym zainteresowaniem? Jakie są ogólnie teraz trendy? Czy zawsze jest tak, że szczególnie w takim sezonie, jak mamy teraz, bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się ta półka, czyli jak widzimy różnego rodzaju spalacze tłuszczu, począwszy przez L-karnityny, po różnego rodzaju termogeniki. Te produkty cieszą się naprawdę szczególnie przed tym sezonem, tak zwanym wakacyjnym, wyjątkowym uznaniem naszych klientów. Poza tym różnego rodzaju białka, tak, czyli odżywki wysokobiałkowe na bazie koncentratu, izolatu białek serwatkowych. To są produkty, które całym rokiem praktycznie są kupowane i zamawiane przez naszych klientów. Na wyróżnienie również zasługują różnego rodzaju aminokwasy rozgałęzione BCAA, które przy każdym praktycznie treningu siłowym są bardzo wskazane dla ćwiczących. Pewnym nowym trendem, który obserwujemy, jest również wzrost sprzedaży różnego rodzaju preparatów energetycznych, pobudzających. Tutaj na uwagę zasługuje chociażby guarana, redki chociażby multipowera, który jest również takim preparatem pobudzającym, kofeina. Także to są te rzeczy, które kupują nie tylko osoby odwiedzające siłownie, ale tak jak już wspomniani wcześniej, kolarze, pływacy. Jeżeli ktoś zapyta, co odróżnia ten sklep od innych, mamy na to odpowiedź. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, co chyba deklasuje waszych konkurentów. Macie terrarium w sklepie, czego nigdy nie wcześniej nie widziałem. Tak, w terrarium są 3 węże zbożowe. Jak widzimy, nasza samica zniosła dzisiaj w nocy jaja, więc będą prawdopodobnie potomki DSO, jeżeli chodzi o węże. To jest taka, no myślę, ciekawostka i jakieś takie urozmaicenie, które napotyka pewnego rodzaju zainteresowanie wśród naszych klientów, którzy odwiedzają nasz sklep stacjonarny w Ciechanowie. A to teraz będzie można do Półtuska te jaja tam przenieść i... Pomyślimy na tym jak najbardziej.